Cześć, ja nazywam się Łukasz Wylęczek, jestem technologiem firmy Buckles i dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować nasz hit, naszą nowość Deser Lava. Zapraszam. Zaczynamy od przygotowania pojemniczków. Najlepsze moim zdaniem, ponieważ testowałem wszelkie możliwe sposoby na przygotowanie deseru lava, są takie cieniutkie aluminiowe kubeczki. Dosyć popularny produkt w hurtowniach, więc możecie sobie Państwo zakupić bez problemu. Charakteryzuje się tym, że przy tak cieniutkich ścianach ta lava, cała ta ścianka będzie zapieczona równomiernie, a na tym nam najbardziej zależy. Chodzi o to, żeby w środku wylewała się pięknie, z góry, z dołu i po ściankach, żeby ta zapieczona ściana tego ciastka była idealna. Foremki polecam poukładać na blaszce tak zwanej perforowanej, czyli ta z dziureczkami. Tutaj też chodzi o tą zasadę, o której wspomniałem. Doprowadzenie temperatury jak najszybciej do produktu z każdej strony. Foremki przygotowane. I teraz oczywiście za pomocą naszego taranta, czyli tłuszczu w sprayu, jeszcze je delikatnie nasmarujemy. Chodzi o to, żeby podczas wypiekania ciasto nie przywarło nam do spodu i do ścianek, ponieważ przy wyjmowaniu tej lawy, tuż po wypieczeniu, ona ma bardzo cieniutkie ścianki. I gdyby nam gdzieś tam chwyciło, mógłby być taki efekt, że po prostu zniszczylibyśmy ciasteczko. Ok, jeszcze chmurą z góry. Słuchajcie, pojemniczki gotowe, zabieramy się za ważenie składników. Wcześniej przygotowałem sobie margarynkę, a mianowicie podgrzałem ją w kuchence mikrofalowej do temperatury mniej więcej 45 stopni. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, ponieważ ta masa podczas mieszania w naszej maszynce musi być płynna. Ona ma się zaciągnąć delikatnie, nie wolno jej podbijać. Zresztą wszystko za chwilę Wam pokażę. Margaryna 700 gramów. To bardzo ważne, żeby miała powyżej 40 stopni Celsjusza. Woda 200 gramów. W ramach bezpieczeństwa woda też fajnie, jakby była ciepła. Wtedy mamy pewność, że cała masa będzie idealnie płynna. Jajka w całości bądź płynne. To naprawdę nie ma znaczenia, jakie Państwo dodacie do masy. 150 gramów. Teraz za pomocą rózgi ręcznej połączę produkty, mieszając je. I na sam koniec dodajemy nasz miks w ilości 1 kg. Receptura, którą Państwu przedstawiam, jest opracowana na mniej więcej 20 sztuk lawy kejka, co oznacza, że mniej więcej w jednym kubeczku wychodzi 100 gramów. Teraz za pomocą tak zwanej łopaty liścia, zwał jak zwał, wiem, że na każdym regionie, gdzie się nie pojawiam, to urządzenie ma inne znaczenie, dlatego wolę pokazać. Przemieszamy na razie bez maszyny po samym spodzie. Chodzi o to, że czasami bywa tak, że czy rózga, czy liść, czy hak nie dochodzą całkiem do spodu tego kociołka i wtedy może nam się zrobić taka niepożądana grudkowa warstwa. Świetnie, masa gotowa do mieszania. Zakładamy ją pod maszynę i na najmniejszych możliwych obrotach w Waszych maszynach mieszamy przez 5 do 6 minut. Chodzi o to, żeby cała masa delikatnie się zaciągała. Oczywiście ona musi być po wymieszaniu jednolita, ale nie wolno jej podbić, nie wolno używać rózgi, ponieważ w tym momencie ta lawa, która będzie w środku po wypieczeniu, ona nam troszeczkę zmieni barwę i może się troszeczkę zbyt mocno przepiec. Masa, moi drodzy, gotowa. Jak widzicie, błyszcząca i jednolita. To bardzo ważne. Teraz oczywiście za pomocą rękawa cukierniczego będzie nam znacznie łatwiej. Wyszprycujemy lawę cake do wcześniej przygotowanych foremek. Jak już wspomniałem wcześniej, to będzie mniej więcej 100 gramów na każdą foremkę, czyli wizualnie około pół centymetra od górnej krawędzi
foremki. No i drodzy Państwo, mi akurat wyszło 19 sztuk, ale przynajmniej oszczędziliśmy jedną foremeczkę na następny raz. Piec ustawiłem na 200 stopni górne grzałki, 200 stopni dolne grzałki na czas 12 minut. Aczkolwiek proponuję Państwu, żeby pierwsze 2-3 razy zrobić sobie mniejszą ilość i wypróbować, czy takie parametry Waszego pieca będą odpowiednie do naszego produktu Lava Cake. To dosyć ważne, ponieważ tutaj każda minuta w jedną albo każda minuta w drugą ma dosyć spore znaczenie. Może to spowodować to, że tej lawy będzie zbyt dużo i ścianki będą zbyt cienkie, wtedy nie wytrzymają naporu tej lawy w środku, albo wręcz przeciwnie, cała lawa będzie dosyć mocno zapieczona do środka i wtedy niestety będzie jej w środku za malutko. Deserki gotowe, pora włożyć je do pieca. Nasze deserki wypiekły się wyśmienicie. Powiem Wam jedno zdanie, jeżeli chodzi o górę tego wypieku. Pamiętajcie, moi drodzy, że to nie muffinki. Nie będzie Wam jakoś mocno wyrastać z racji tego, że w środku mamy lawę. Ona nie zwiększyła swojej objętości. I nie sugerujcie się niezbyt sympatycznym wyglądem góry, ponieważ tak naprawdę to jest spód ciastka. My przed podaniem tego deseru wyrzucimy go z foremki do góry nogami. Także czasami nawet może pojawić się gdzieś na górze mała dziurka, ale słuchajcie, nie martwcie się tym w ogóle, to nie jest żaden błąd, to nie jest problem dla tego produktu, tak po prostu ma być. Kochani, najwyższy czas na pokazanie sposobu podania deserku. Możemy go przygotować na dwa sposoby. Albo podgrzewając w mikrofalówce, oczywiście w tym momencie bez obudowy wierzchniej, w tym przypadku aluminium, ponieważ możemy się pozbyć w najmniejszym wypadku mikrofalówki, ale również i całej kuchni. Dlatego pokażę Wam sposób. Najlepiej rozerwać sobie gdzieś z boku i delikatnie odsłonić całą babeczkę, całą lawę. Wtedy mamy pewność, że jej nie zniszczymy. Na talerzyk przekładamy sobie do góry nogami i w taki sposób podgrzewamy. Ja, korzystając z okazji, że mam już pozostałość ciepła w moim piecu, wykorzystam ten drugi sposób, czyli na 3 minuty, na temperaturę około 180-200 stopni Celsjusza, wystarczy teraz już w całym tym opakowaniu, w całym kubeczku, wsadzimy do pieca, podgrzejemy, za 3 minuty wyłożymy na talerzyk i podamy jako deser. Kochani, lava cake była dokładnie 3 minuty w piecu i jak widzicie, po tych 3 minutach jest cieplutka, ale na tyle, że można ją bez problemu chwycić w dłonie. Rozrywamy sobie na boku, odkrywamy całe ciasto i przekładamy do wcześniej przygotowanego deserku. Można w tym momencie jeszcze ozdobić miętką. Ładnie nam to kolorystycznie zagra. Tu tak, dodałem 3 gałki lodu, sos malinowy i 3 malinki na górę. Myślę, że deser wygląda świetnie, a zobaczmy, czy cały efekt naszej pracy zakwitnie, czyli czy cała lawa wyleje nam się ze środka. Moi drodzy, deser gotowy, zmrożone lody, cieplutka parująca lawa, malinki, no nic wspanialszego pewnie nas dzisiaj nie spotka. Smacznego zapraszam do kontaktu, Łukasz Blężek. Dziękuję.